Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak sen drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w nos. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Serdecznie Państwa witam na dzisiejszym, ostatnim przed wakacjami spotkaniu Klubu Historycznego Grota Robeckiego w Tomaszowie. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie tematyce Armii Krajowej. I stąd nasz dzisiejszy gość, żołnierz Armii Krajowej, wiceprezes Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pan kapitan, doktor, inżynier Mirosław Kopa. Serdecznie witam. Pan kapitan jest autorem prezentowanej książki Inspektorat Piotrkowski Armii Krajowej w dokumentach i komentarzach. Serdecznie witam również kierownika referatów badań naukowych IPN Łódź, pana doktora Tomasza Tobolka. Inspektorat, jak część z Państwa na pewno wie, część się domyśla, był częścią Okręgu Łódzkiego Armii Krajowej. Tutaj już adresuję do młodzieży tę część swojego wystąpienia. Armia Krajowa, czyli największa armia podziemnej Europy, cały fenomen polskiego państwa podziemnego, które w czasie II wojny światowej stworzyło i siły zbrojne, i podziemną administrację, wszystko to, co było wyznacznikiem funkcjonowania państwa. I nie inaczej było tutaj na ziemi łódzkiej i w Tomaszowie, gdzie struktury Armii Krajowej, tej podziemnej siły konspiracyjnej, powstawały właściwie od początku okupacji. Jak wiecie, najpierw była to Służba Zwycięstwa Polski, powstała już pod koniec września 1939 roku, później przemianowana w grudniu na Związek Walki Zbrojnej, wreszcie w lutym 1942 roku przemianowana i scalona jako Armia Krajowa. Bardzo mi miło, że mogę zaprezentować moje opracowanie właśnie w Tomaszowie. Jakkolwiek całą okupację spędziłem w obwodzie piotrkowskim, to obwód tomaszowski bardzo był mi bliski. Tu do Tomaszowa wysiedlony został mój starszy kolega, kadet Tadeusz Klecha-Żegota, znany potem bardzo tutaj jako głośny partyzan najpierw oddziału Trojana, a potem oddziału Wichra. Oprócz tego tu z Tomaszowa, wspominam o tym, może będzie tutaj ktoś pamiętał o tym, może ktoś z rodziny będzie. Był bardzo bliski mi też Wacław Szewczyk, Odrowąż, który był drużynowym w oddziale Maja, to znaczy mojego dowódcy. I również przypomnę dwóch moich towarzyszy broni, którzy zginęli z Tomaszowa, którzy zginęli też w 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej. To był między innymi Jan Wolak, pseudonim Wiktor, i Mieczysław Sońta Ryś. Natomiast w krótkim okresie po wojnie bardzo blisko współpracowałem z panem Emilem Kraulem, pseudonim Lecki, który był przecież przez dość długi okres czasu nawet komendantem miasta Tomaszów AK. Proszę Państwa,
Ta moja książka, dość pokaźna, składa się w zasadzie z dokumentów, więc może przybliżę Państwu, bo widzę tu trochę młodzieży, jak się tworzy taką książkę właśnie z dokumentów. Zawiera tutaj, te dokumenty są przepisane przecież na komputerze, bardzo wyraźne, ale to są były właściwie jakieś kartki tylko, pisane odręcznie bardzo często, nawet czasami bez daty, w pośpiechu, ale były i inne, które pisane były na maszynie i miały taki już taką formę, jak to obecnie. Otóż tych dokumentów w mojej książce jest 226. Dotyczą one oczywiście Komendy Inspektoratu Piotrkowskiego, to znaczy wszystkimi obwodami tego inspektoratu, to znaczy z obwodem tomaszowskim, obwodem opoczyńskim, piotrkowskim i rawo-mazowieckim. Obwody mniej więcej odpowiadały powiatom. 164 dokumenty z tych, które mówiłem, znajdują się w archiwum piotrkowskim. W jaki sposób one tam dotarły? Mianowicie w 80 roku, 5 roku zostały odnalezione w kryjówce akowskiej podczas remontów jednego z domów. Potem te dokumenty przeleżały przez kilka, dotarły najpierw do milicji oczywiście, potem przez kilka lat u nich przeleżały, następnie w Urzędzie Bezpieczeństwa i dopiero w 93 roku dotarły do właśnie archiwum piotrkowskiego. Trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że te 220 dokumentów to one dotyczą jednego tylko właściwie bardzo krótkiego okresu. To jest okresu burzy, o którym wspominał operacji burzy, o której wspominał tu pan doktor Toborek. A więc od lipca mniej więcej 1944 roku do 1945 roku, do zakończenia Armii Krajowej. Wspominam o tym, dlatego że to jest bardzo ważne, że w tak krótkim okresie czasu, jeżeli było aż tyle dokumentów, to świadczy to o tym, można powiedzieć, że mówimy właściwie jakby o codziennym funkcjonowaniu tej komendy. Tam wszystko było w tych dokumentach, prawda? Jakie wykonywane akcje, jakie wyroki na kogo były wydane. No w ogóle codzienne, można powiedzieć, prawie że życie tego obwodu. Na ostatnim przedwakacyjną przerwą spotkaniu Tomaszowskiego Klubu Historycznego imienia generała Grota Stefana Roweckiego gościł żołnierz Armii Krajowej, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oddział Łódź, pan major, doktor inżynier Mirosław Kopa. Celem spotkania była prezentacja książki Inspektorat Piotrkowski Armii Krajowej w dokumentach i komentarzach. Jest to obszerna monografia, jakiej do tej pory nie było, poświęcona Armii Krajowej w naszym regionie. Wiele informacji również znajduje się na temat struktury Armii Krajowej w samym Tomaszowie. Więc książka na pewno dla osób, które interesują się historią, tą naszą historią lokalną, jest bardzo cennym źródłem. Pan Mirosław Kopa na spotkaniu przybliżył kulisy pisania książki, dokumenty, z których korzystał, między innymi
Dziękował też osobom z Tomaszowa, w tym panu Jerzemu Wojniłowiczowi, za pomoc w przygotowaniu publikacji. Publikację w trakcie spotkania można było nabyć, sporo osób tą książkę zakupiło. Po spotkaniu też odbyły się spotkania z autorem książki, autor wpisywał dedykację i jeszcze kuluarowo rozmawiano na tematy związane z historią, z okresem II wojny światowej i Armii Krajowej. W spotkaniu również uczestniczyła liczna grupa tomaszowskiej młodzieży, dla których ten temat też jest niezwykle istotny, ponieważ w szkole na lekcjach nie zawsze jest czas, żeby poruszać tematy związane z historią lokalną, z historią Tomaszowa, Armii Krajowej, więc tego typu spotkanie dla nich było bardzo wartościową lekcją. Kolejne spotkanie Klubu Grota odbędzie się dopiero po wakacjach we wrześniu, a poświęcone będzie też postaci niezwykle istotnej z perspektywy historii naszego regionu, mianowicie z majorem Henrykiem Dobrzańskim Hubalem. Na spotkanie już dzisiaj zapraszam. I proszę Państwa, tam Wojtek otworzył swoje rodzinne archiwum dla mnie. To było 106 teczek. Cała szafa dokumentów. Pokaż się, Wojtek, bo przecież dzięki Tobie ukazała się między innymi ta książka. Dochodziło do tego, że w pewnym okresie czasu doszło nawet do prawie że rozbicia całej komendy tomaszowskiej, ale tylko dzięki temu, że był takie olbrzymie zaangażowanie patriotyzm, w końcu przetrwała ta komenda. Trzeba powiedzieć, że te olbrzymie straty to pochodziły również z tego, że właściwie dopiero wszyscy trochę uczyli się tej konspiracji, jak konspirować. Początkowo nie przestrzegano takich zasad. Wszyscy się znali, bo to byli koledzy, znali swoje adresy. Był jeszcze jeden błąd, że aresztowanych nie można było z powrotem angażować do współpracy konspiracyjnej, przynajmniej przez pewien okres czasu, jeżeli wyszli z więzienia nawet i byli zwolnieni, dlatego że mogli być pod obserwacją. I taki przypadek właśnie był tutaj w Tomaszowie, gdzie jeden z agentów, pseudonim Szelongowski, no, który zdradził po prostu i po aresztowaniu z powrotem trafił do komendy, a nie powinien być tam zatrudniony. Także straty były olbrzymie, ale o tym wszystkim to dowiecie się dopiero po przeczytaniu tej książki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Nie dostaliśmy jeszcze.